Cześć, witajcie w nowym filmie. Każdego dnia zwierzęta napotykają trudne sytuacje i znoszą ekstremalne warunki, które testują ich granice. Oczywiście, jeśli jesteś właścicielem kota, który po prostu wyleguje się na kanapie przez cały dzień, może to nie mieć zastosowania. Istnieją jednak zwierzęta, które przetrwały najbardziej nieprawdopodobne okoliczności. Dziś przedstawimy 20 przykładów takich odpornych stworzeń. Jesteście nowi na tym kanale? Upewnijcie się, że zasubskrybowaliście, kliknęliście w dzwoneczek i zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę. Numer 20. Niesporczak, znany również jako niedźwiedź wodny, to mały organizm słynący z niesamowitych zdolności przetrwania. Może wytrzymać najbardziej ekstremalne środowiska na Ziemi, które są niemożliwe dla innych zwierząt. Niesporczaki posiadają subtelne adaptacje fizjologiczne i unikalne strategie życiowe, które pozwalają im przetrwać w ekstremalnych temperaturach, wysokim ciśnieniu i odwodnieniu. Na przykład mogą przetrwać w stanie zamrożenia w lodzie, a także znosić ekstremalne upały. Są również w stanie spowolnić swój metabolizm i przetrwać do 10 lat bez wody. Jakby tego było mało, naukowcy wysłali nawet te stworzenia w kosmos. I zgadnij co? Bez trudu przetrwały ekspozycje na próżnię i promieniowanie kosmiczne. Mogły nawet wytrzymać promieniowanie radioaktywne, co czyni je dosłownie niezniszczalnymi. Ale możesz się zastanawiać, w jaki sposób zdobyły te zdolności przetrwania? Otóż wytwarzają one białko ochronne o nazwie TDP, które chroni wewnętrzne struktury ich komórek i zatrzymuje wilgoć. Zapobiega tu uszkodzeniom strukturalnym w ich komórkach i utrzymuje ich funkcje życiowe. Co więcej, niesporczaki mogą zatrzymywać wilgoć w swoich komórkach w suchym środowisku, co pozwala im przetrwać. Numer 19. Orangutan o imieniu Buddy miał zaledwie kilka miesięcy, kiedy został zabrany od matki i sprzedany jako nielegalne zwierzę domowe w Indonezji. Następnie został zamknięty w klatce przeznaczonej dla kurczaków i karmiony wyłącznie skondensowanym mlekiem. Buddy cierpiał z powodu poważnego niedożywienia i był słaby, wychudzony i na skraju śmierci. Na szczęście został ratowany przez działacza na rzecz praw zwierząt. Początkowo sądzono, że orangutanowi nie pozostało wiele czasu, ale na szczęście małpa wyzdrowiała i jest teraz otoczona troskliwymi opiekunami. Zapewniają mu oni specjalną opiekę, odpowiednią dietę oraz miłość i uwagę, których tak bardzo potrzebuje. Stopniowo Buddy zaczął odzyskiwać siły i nauczył się wspinać oraz wchodzić w interakcje z innymi orangutanami w naturalnym środowisku. Numer 18. Jazda konna może być wspaniałym doświadczeniem, które przybliża do natury i daje poczucie wolności. Konie są również dość inteligentnymi zwierzętami. Mają doskonałą pamięć i potrafią pokazać do 15 różnych wyrazów twarzy, aby wyrazić swoje emocje. Ale czy wiesz, że jazda konna może być czasami niebezpieczna? Posłuchaj następnej historii. Podczas corocznego wyścigu Tevis Cup w Kalifornii, koń i jego jeździec spadli ponad 30 metrów w dół klifu. Wyścig odbywa się w górach Sierra Nevada i jest uważany za jeden z najtrudniejszych i najbardziej wymagających długodystansowych wyścigów konnych na świecie. Nie jest jasne, w jaki sposób spadli, ale na szczęście parę osób było tego świadkami i wezwali służby ratunkowe, które wysłały helikopter. Wymagało to trochę wysiłku, ale ostatecznie zarówno koń, jak i jeździec zostali cudem uratowani. Koń wyszedł z tego z kilkoma zadrapaniami, a jeździec miał kilka złamań, ale oboje byli bezpieczni. Czy jesteście właścicielami konia i czy kiedykolwiek doświadczyliście wyjątkowej chwili ze swoim koniem? Dajcie mi znać w komentarzach. Numer 17. Jeleń urodzony z 6 nogami sam w sobie jest cudem natury. Można by pomyśleć, że jeleniowi trudno byłoby przetrwać na wolności i mielibyście rację. Brzmi to jak coś z bajki, ale coś smutnego wydarzyło się w Everett Springs w stanie Georgia. Dwa psy zaatakowały 6-nożnego jelonka i pozostawiły go rannego. Na szczęście jeleń otrzymał pomoc i został zabrany do kliniki, gdzie zbadali go weterynarze. Ustalili oni, że rzadka deformacja jelenia może wystąpić w ciąży bliźniaczej, w której jedno z nich nie jest w pełni uformowane i zostaje wchłonięte przez drugie. Jest to niezwykle rzadkie zjawisko, ale może się zdarzyć. Możemy sobie tylko wyobrazić, jak musiało wyglądać życie tego jelenia z dwiema dodatkowymi nogami, ale zwierzę sobie z tym poradziło. To niesamowite, jak jeleń przetrwał atak dwóch psów.
Ostatecznie to niezwykłe zwierzę zostało przeniesione do ośrodka, w którym otrzymuje specjalną opiekę i uwagę. Numer 16. Kotka Tigi przeszła przez niewiarygodną próbę. Ten żądny przygód kot pomyślał, że dobrym pomysłem będzie wejście do pralki, ale zanim się zorientował, został otoczony przez mydliny i wirował. Jej 72-letnia właścicielka o imieniu Rae nie zauważyła jej i uruchomiła pralkę. Kotka ledwo uniknęła tragicznego losu po tym, jak została uwięziona w pralce na 30 minut. Gdy tylko Rae odkryła kota wśród ubrań, zadziałała szybko i natychmiast rozpoczęła reanimację metodą usta-usta. Kot wrócił do życia i nie tracąc ani chwili, Rae i jej mąż John popędzili do lokalnej kliniki weterynaryjnej. Tam Tigi otrzymała kluczowe wsparcie tlenowe, a zaledwie 3 godziny później kot w pełni wyzdrowiał. Rae i jej mąż byli w stanie natychmiast zabrać kota z powrotem do domu. Rae przyrzekła później, że już nigdy nie straci kota z oczu. Weterynarz nawet nazwał ten incydent cudem i podkreślił, jak ważne jest rozumienie, że koty mają naturalną tendencję do szukania małych przestrzeni, co sprawia, że właściciele zwierząt muszą być ostrożni i czujni. Numer 15. Mały Shop został uchwycony kamerą w czerwcu 2018 roku, gdy wspinał się na 25-piętrowy budynek UBS Tower w Minnesocie. Chociaż Shopy zazwyczaj nie są agresywne, mogą reagować obronnie, gdy są zagrożone lub osaczone. Shop, nazwany Shopem Śmiałkiem, po prostu wspinał się i wspinał. Być może chciał cieszyć się ładnym widokiem lub po prostu zaimponować swoim shopping przyjaciołom. Zwinne ruchy i determinacja Shopa przyciągnęły tłum gapiów. Z każdym wyliczonym krokiem i bezwysiłkowym skokiem Shop nieustraszenie wspinał się po stromych ścianach budynku. Gdy Shop wspinał się coraz wyżej i wyżej, kibice wstrzymywali oddech, mając nadzieję na bezpieczny wynik jego imponującego przedsięwzięcia. Historia Shopa osiągnęła punkt kulminacyjny, gdy w końcu dotarł na dach budynku, z powodzeniem pokonując wszystkie 25 pięter wieżowca. Ostatecznie Shop został bezpiecznie schwytany i wypuszczony z powrotem do swojego naturalnego środowiska. Numer 14. Pies o imieniu Judith przez prawie dekadę był zaniedbywany przez swoich bezdusznych właścicieli. Biedny pies był uwiązany na łańcuchu przez 10 lat bez jedzenia i odpowiedniej opieki. Na szczęście ta smutna historia ma szczęśliwe zakończenie. Dzięki bohaterom z Animal Advocates pies został uratowany i znalazł nowy, kochający dom. Pies został zabrany do schroniska w celu dokładnego zbadania. Okazało się, że cierpiała na zapalenie stawów, a jej sierść była matowa i pokryta warstwą błota i gruzu. Z wielką starannością ogolono część jej sierści. Ponadto tylne łapy psa osłabły do tego stopnia, że nie mogła już chodzić. Jednak oddany personel schroniska stworzył dla niej mały system wsparcia na kółkach. Możemy mieć tylko nadzieję, że jej poprzedni właściciel jest teraz przykuty do drzewa, rozważając swoje czyny. Ważne jest, aby pamiętać, że zwierzęta domowe są naszą odpowiedzialnością i musimy o nie dbać. Zasługują na to, by być szczęśliwe i zdrowe, a nie zamknięte lub zaniedbane. Na szczęście ten pies w końcu otrzymał miłość i opiekę, na które zasługuje w nowym domu zastępczym. Możemy mieć tylko nadzieję, że ta historia zainspiruje innych do lepszej opieki nad swoimi pupilami i pomocy zwierzętom w potrzebie. Numer 13. Ta krowa z wiejskiej wioski w Indonezji urodziła się bez przednich nóg, a ludzie myśleli, że nie przeżyje długo. Ale krowa zdecydowała, że nie potrzebuje czterech nóg, aby przetrwać i nauczyła się chodzić na tylnych nogach. Tak, dobrze słyszeliście. Ta krowa chodzi jak człowiek. Krowa stała się celebrytką i zyskała tysiące fanów, którzy chcieli zobaczyć ją w akcji. Pomimo pozornego braku pełnej kontroli, krowa w cudowny sposób utrzymuje równowagę na dwóch kopytach. I jeśli myśleliście, że to najdziwniejsza rzecz, jaką ta krowa może zrobić, to jesteście w błędzie. Ta dwunożna krowa wzięła nawet udział w zawodach, w których przeszła pół kilometra na tylnych nogach. Może nie jest tak szybka jak inne krowy, ale z pewnością ma swój własny styl. Jednak niektórzy zastanawiali się, dlaczego nie zapewniono urządzenia takiego jak wózek, aby zwiększyć mobilność cielęcia. Fascynujący charakter tego niezwykłego wydarzenia skłonił widzów do zastanowienia się nad losem krowy i zbadania możliwości poprawy jej mobilności. Numer 12.
Czy kiedykolwiek słyszeliście o kurczaku bez głowy? Poznajcie Miracle Mike'a, kurczaka z fascynującą historią, która przetrwała próbę czasu. Historia zaczyna się we wrześniu 1945 roku, kiedy kurczak przeżył niesamowity incydent, który na zawsze zmienił jego życie. Na farmie w Friuta w stanie Colorado Lloyd Olsen, właściciel Mike'a, postanowił zabić swojego kurczaka na obiad. Ale to, co stało się później, było cudem. Co zadziwiające, Mike pozostał żywy. Według opowieści, bez głowy kurczak żył przez 18 miesięcy. Brzmi to jak początek apokalipsy zombie, ale nie. To prawdziwa historia. Rolnik nie mógł uwierzyć własnym oczom, gdy odkrył, że Mike wciąż żyje, a kurczak stał się sensacją w całym kraju. Mike zdołał jeść i pić za pomocą przełyku i pnia mózgu, który wciąż znajdował się w jego szyi. Podróżował nawet po całym kraju jako atrakcja, zarabiając swojemu właścicielowi około 4,5 tysiąca dolarów miesięcznie. Mike przyciągnął również wiele ciekawskich widzów, w tym naukowców i lekarzy, którzy próbowali zrozumieć sekret jego przetrwania. Numer 11. Grupa mężczyzn pracujących na zaporze Cindy w Estonii myślała, że widzi psa uwięzionego w zamarzniętych wodach rzeki Parnu. Szybko oczyścili drogę przez cienki lód, uratowali zwierzę, owinęli je w ręcznik i umieścili w samochodzie, aby je ogrzać. Pracownicy nie mieli jednak pojęcia, że ich akt dobroci przybierze zaskakujący obrót. Skontaktowali się ze służbami ratunkowymi dla zwierząt, które doradziły im zabranie domniemanego psa do pobliskiej kliniki weterynaryjnej. Podczas jazdy samochodem zwierzę spokojnie spało z głową na kolanach jednego z pracowników. Po przybyciu do kliniki specjaliści zbadali zwierzę, ale początkowo nie rozpoznali jego prawdziwej tożsamości. Dopiero miejscowy myśliwy ujawnił zaskakującą prawdę. Zmarznięte stworzenie było w rzeczywistości wilkiem. Ponadto ustalono, że wilk miał około roku. Po otrzymaniu odpowiedniej opieki i rekonwalescencji, wilk odzyskał pełnię zdrowia. Mężczyźni byli zdumieni, że wilk zachowywał się jak pies, a nawet spał na kolanach jednego z nich. Na szczęście, wilk został uratowany i powrócił do swojego naturalnego środowiska. Numer 10. Ten wychudzony lew o imieniu Jon od miesięcy był pozbawiony odpowiedniego pożywienia. Został uratowany z cyrku w zachodniej Francji po skargach organizacji prozwierzęcej One Voice. Uważa się, że lew był wykorzystywany do nielegalnej hodowli młodych lwiątek i przez lata trzymany w małej metalowej klatce. Francuska policja pomogła w akcji ratunkowej, a Jon został ostatecznie przewieziony do schroniska dla zwierząt. Ważył zaledwie 116 kg, czyli około połowę wagi zdrowego dorosłego lwa. Lwy są z natury zwierzętami społecznymi i często żyją w grupach zwanych stadami. Stado zazwyczaj składa się z samic i ich młodych oraz kilku samców. Razem polują i chronią się nawzajem przed drapieżnikami. Niestety, wiele lwów, takich jak Jon, jest zabieranych z ich naturalnych siedlisk i trzymanych w niewoli. Francja pozostaje jednym z niewielu krajów europejskich, które nie zakazały jeszcze wykorzystywania dzikich zwierząt w cyrkach, choć pracują nad osiągnięciem tego celu. Numer 9. Fotograf przyrody Mark Drysdale miał ostatnio zaskakujące spotkanie podczas safari w Serengeti w Afryce. Natknął się na żyrafę z osobliwą szyją o zygzakowatym kształcie. Wszyscy wiemy, że szyja jest najbardziej widoczną częścią ciała żyrafy. Po zapytaniu, lokalny przewodnik ujawnił, że żyrafa doznała złamania szyi podczas zaciekłej walki z innym samcem żyrafy. Co ciekawe, zwierzę zdołało przeżyć bez interwencji medycznej i stało się znanym mieszkańcem okolicy. Samce żyraf angażują się w intensywne walki na szyję w celu ustalenia dominacji, wymachując szyjami i zadając ciosy. Chociaż walki te rzadko kończą się śmiercią, mogą prowadzić do poważnych obrażeń. Czy wiesz, że żyrafy są w rzeczywistości bardzo odpornymi zwierzętami? Mają silne, elastyczne szyje, które pozwalają im poruszać głową w różnych kierunkach. Ponadto mogą przetrwać bez wody, a wilgoć uzyskują głównie z pożywienia, które składa się głównie z liści drzew i krzewów. Numer 8. Koty są znane z tego, że zawsze lądują na czterech łapach, ale tym razem zwierzę przeżyło dzięki pomocy kibiców. Jak widzimy, kot zwisał z trybun i udało mi się złapać go w flagę. Na szczęście, fani zareagowali wystarczająco szybko, aby złapać biednego kota. Czy wiesz, że koty mają specjalną adaptację, która pomaga im wylądować? Ich układ przedsionkowy i elastyczny kręgosłup odgrywają w tym znaczącą rolę.
Koty są w stanie szybko obrócić swoje ciało podczas upadku, co pozwala im wyprostować się i wylądować na łapach. Jednak w tym przypadku kot potrzebował pomocy fanów, aby przetrwać upadek. To pocieszające, że ludzie nadal są gotowi pomóc zwierzęciu w potrzebie. Numer 7. W niezwykłym incydencie w Utah myszołów rdzewosterny cudem uciekł, gdy został uwięziony w grillu samochodu. Stało się to po tym, jak zderzył się z szybko jadącym pojazdem. Weterynarze, którzy zbadali ptaka, ze zdumieniem stwierdzili, że nie ma on złamanych kości. Myszołów rdzawosterny jest jednym z najpospolitszych ptaków szponiastych w Ameryce Północnej. Jest to samotny ptak, który żywi się małymi i średnimi zwierzętami, takimi jak myszy, króliki i węże. Czasami ich dieta może również obejmować inne ptaki. Dzięki ostrym szponom i dziobowi, ptaki te są doskonałymi łowcami z powietrza i mają imponującą reputację potężnych drapieżników. Aby zapewnić jastrzębowi pełny powrót do zdrowia, weterynarze wykonali zdjęcia rentgenowskie przed wypuszczeniem go z powrotem na wolność. Niestety nierzadko zdarza się, że ptaki zostają uwięzione w grillach samochodów lub zderzają się z pojazdami przy dużych prędkościach. Na szczęście ten ptak przeżył i mógł zostać wypuszczony z powrotem na wolność. Numer 6. W Laosie i Kambodży słoniom zagrażają nie tylko kłusownicy kości słoniowej, ale także pozostałości min przeciwpiechotnych. Pośród tej tragedii jest jednak promyk nadziei. Pojawił się niezwykły film przedstawiający słonia, który stracił nogę w wyniku wybuchu miny lądowej, ale teraz odzyskuje mobilność dzięki nowej protezie. Niestety słoń ten nie jest osamotniony w swojej tragicznej sytuacji. Miny przeciwpiechotne każdego roku powodują śmierć słoni. Niemniej jednak istnieją grupy zajmujące się poprawą życia tych zwierząt po ich tragicznych stratach. Rozczulający film pokazuje lekarza, który zakłada słoniowi nową protezę nogi. Co ciekawe, słonie są jedynymi zwierzętami, które mają cztery stawy kolanowe, podobnie jak ludzie. Oznacza to, że teoretycznie mogą chodzić na dwóch nogach, ale w praktyce potrzebują wszystkich nóg, aby chodzić i stać. Wspaniale jest jednak zobaczyć, jak ten słoń znów jest w stanie chodzić i miejmy nadzieję, że zainspiruje to inne słonie, aby nigdy się nie poddawały. Numer 5. Wyobraź sobie, że jesteś uwięziony w pomieszczeniu wypełnionym chemikaliami. To z pewnością byłby koszmar. Cóż, to właśnie przydarzyło się Danielowi, psu rasy Beagle, który został zamknięty w komorze gazowej schroniska dla zwierząt wraz z 17 innymi psami. Ale cudem jest to, że Daniel był jedynym, który przeżył. Kiedy pies został znaleziony, postanowiono wysłać go do innego schroniska, aby znalazł nowy dom. Na szczęście Daniel znalazł kochającego i troskliwego właściciela, który dał mu drugą szansę, na jaką zasługiwał. Historia ta położyła kres stosowaniu komór gazowych do eutanazji zwierząt. W tym czasie prawie 30 stanów w Stanach Zjednoczonych korzystało z komór gazowych, ale Daniel odegrał znaczącą rolę we wpływaniu na ustawodawstwo. Numer 4. Młode foki szarej o imieniu Houdini zdołało się uratować po uwięzieniu w sieci na homary. Incydent ten miał miejsce na plaży Pilgrim's Heaven w Szkocji. Po godzinnych zmaganiach małemu udało się uwolnić z pułapki. Normalnie ucieczka z takiej pułapki, która jest klatką z siatki, jest prawie niemożliwa. Matka foka obserwowała i cierpliwie czekała, aż jej maluch znów będzie bezpieczny w jej ramionach. To focze młode udowodniło, że potrafi przetrwać. Przetrwanie na wolności jest już wystarczającym wyzwaniem dla młodej foki, ale uwięzienie w sieci na homary to prawdziwy koszmar. Na szczęście to małe zdołało się uwolnić i może teraz bezpiecznie pływać z matką. Pracownicy centrum podkreślili jednak potrzebę odpowiedniego usuwania odpadów i recyklingu w celu ochrony dzikiej przyrody. Numer 3. Koty znane są ze swojej ciekawskiej natury i odwagi, ale nawet one mają swoje ograniczenia, jeśli chodzi o przetrwanie wysokich upadków. Przy okazji, czy wiesz, dlaczego ludzie mówią, że kot ma 9 żyć? Mit ten jest starą legendą ludową bez podstaw naukowych. Nie ma dowodów na to, że koty mają więcej żyć niż inne zwierzęta, ale mit ten powstał prawdopodobnie dlatego, że koty potrafią przetrwać w najbardziej niebezpiecznych sytuacjach. Są to często zwinne i elastyczne zwierzęta, które potrafią szybko reagować. Ten odważny kot spadł z wysokości 12 pięter i przeżył. Jakie to niesamowite. Kiedy jej właścicielka zabrała ją do weterynarza, powiedziano jej, że nie ma nadziei dla biednego kota. Kobieta nie dała się jednak zniechęcić i dała swojemu kotu szansę na wyzdrowienie.
ku zaskoczeniu wszystkich, kot nagle zaczął wracać do zdrowia. Nadal pozostaje tajemnicą, jak ta kocia królowa przeżyła taki upadek, ale jedno jest pewne. Ten kot z pewnością ma 9 żyć. Ta historia służy również jako przypomnienie dla mieszkańców wieżowców, w których mieszkają koty, aby zachować ostrożność i nie otwierać okien na więcej niż centymetr, aby zapobiec takim sytuacjom. Numer 2. Incydent miał miejsce w Corpus Christi w Teksasie, kiedy mężczyzna został ugryziony przez zdekapitowanego grzechotnika. Jennifer i jej mąż pracowali w ogrodzie, kiedy natknęli się na 3-metrowego grzechotnika. Według nich wąż czaił się i wydawał się gotowy do ataku. Jej mąż zareagował szybko i odciął głowę węża łopatą. Jednak kiedy poszedł pozbyć się głowy, został ugryziony. Ogólnie rzecz biorąc, grzechotniki nie są agresywnymi zwierzętami. Gryzą tylko wtedy, gdy czują się zagrożone lub są atakowane. Należy jednak zachować ostrożność, ponieważ grzechotniki są jednymi z najbardziej jadowitych węży na świecie. Jad grzechotnika może powodować poważne problemy zdrowotne, tak jak silny ból, obrzęk, uszkodzenie tkanek i narządów, a w niektórych przypadkach śmierć. Dlatego ważne jest, aby zachować ostrożność i trzymać się z daleka od grzechotników. Mąż Jennifer został na szczęście szybko przewieziony do szpitala i otrzymał wiele dawek antytoksyny, ledwo unikając śmierci. Należy pamiętać, że wąż nadal może wykazywać odruchowe ruchy, nawet po odcięciu głowy. Numer 1. Słonie. Olbrzymy królestwa zwierząt są jednymi z najbardziej majestatycznych stworzeń na Ziemi. Ich ogromne rozmiary i inteligencja sprawiają, że są dla nas fascynujące. Ale co się dzieje, gdy te wspaniałe zwierzęta utkną i nie mają dokąd pójść? To właśnie przydarzyło się matce słonicy i jej młodemu w Parku Narodowym Środkowej Tajlandii. Nagranie wideo pokazało matkę pilnującą młodego słonia. Akcja ratunkowa nie była łatwym zadaniem. Musieli uspokoić matkę słonia jako środek bezpieczeństwa, a następnie wydobyć młode słoniątko z dołu. Jama była głęboka i zajęło to trochę czasu, ale ostatecznie ratownikom udało się zbudować coś w rodzaju rampy za pomocą koparki. Po wielu godzinach wysiłku słoniątko zostało w końcu wyciągnięte z dołu. Kiedy matka słonia nagle odzyskała przytomność, ratownicy szybko się wycofali, a słonica ponownie połączyła się ze swoim dzieckiem. Oba zwierzęta były ostatnio widziane w lasach Parku Narodowego Khao Yai. Miejmy nadzieję, że mają się dobrze. Czy twój zwierzak kiedykolwiek coś przeżył? Daj nam znać w komentarzach. Jeśli podobał ci się ten film, zostaw łapkę w górę. Jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów, które zrobiliśmy, kliknij w jeden z nich na ekranie lub zajrzyj na kanał. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.